Targi od zarania dziejów były ekspozycją, na której pokazywało się nowości, innowacyjne rozwiązania. Targi to prekursor tego, co nas czeka za chwilę, więc to jest jedyne miejsce, gdzie można przyjść, zobaczyć, w jakim kierunku rozwijają się nowe technologie. I te wszystkie elementy na tych wydarzeniu będą. One są wzbogacone również o szeroko rozumianą dyskusję i rozmowy z tak modnym teraz tematem transformacji energetycznej, ale rozmawiamy nie tylko na poziomie tutaj regionu, kraju, ale rozmawiamy również na poziomie współpracy międzynarodowej. Podczas targów odbędzie się forum polsko-indyjskie. Współorganizujemy je wraz z Urzędem Marszałkowskim, Funduszem Górnośląskim. Także bardzo dużo rzeczy się będzie działo. Rozmawiamy o przyszłości energetycznej Polski, Europy i świata. Dla województwa śląskiego cała transformacja jest bardzo istotna. Jak wiemy, województwo śląskie ma ogromny potencjał, wytwarza 12% PKB Polski, więc województwo śląskie jest bardzo ważnym organem energetycznym w naszym kraju. I dlatego taka konferencja dotycząca transformacji energetycznej jest bardzo ważna. My jako województwo śląskie, zarząd województwa śląskiego wspieramy wszystkiego rodzaju konferencje, wszystkiego rodzaju wystawy dotyczące właśnie tej transformacji. Ta transformacja w tą zieloną energię jest dla nas bardzo ważna ze względu na to, w jakim regionie się znajdujemy.